Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 15 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Oczywiście, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku pod koniec, że po nagraniu wczytam moment, gdzie chciałem się włamać na tereny Loredo. No i zrobiłem to i wam powiem, co ja tu zdobyłem ogólnie. No ogólnie to tutaj mam kilo, żelazny pierścień, takie pierdoły, to jest wzmacniacz i ta zbroja Astrogarusa. Tylko ta zbroja jest słabsza od zbroi łowcy, dlatego ją gdzieś sprzedam. No tak, sprzedam ją, żeby po prostu kaśki było i schemat na solidny wiedźmiński miecz srebrny, ale chyba już taki posiadamy. A to czekajcie, trzeba będzie wyjść z rezydencji Loredo. Wychodzimy. Okej. Trzeba pójść po nasze bronie. Swojego żelastwa. Dobrze, dobrze. Spokojnie, kolego. Ja mam pamięć. Więc się nie zdziw, że ja mam o czymkolwiek zapomnieć. Słaby schemat, no to my mamy lepsze. O wiele. Dobra, co tu jeszcze? Potrzaski, pożoga. Samun. Dobra, wszystko mamy. Co nasze? I teraz misję, właśnie. Jeszcze mamy misję. Ekwipunek, nie. Dzienniczek, dobra. Mamy już wykonane. Teraz został nam Kejran. Zabójcy Królów i Kejran, kwestia ceny. Ale to nam nic nie daje, dlatego zaznaczamy od razu Kejrana. Dobrze, bierzemy się do roboty. Trzeba będzie znaleźć jego próbkę w jego leżu. Oż, kurde. A, proszę. Zrobili na mnie napad. Przemyślana decyzja. Dobra, trzeba będzie was zabić. Słabiutko. A, za bardzo nie pokozaczyli. Ale weźmiemy wszystko, co oni tutaj mają. Nie wiem, co to. Widzę, że Loredo się na nas wkurzył za to, żeśmy odmówili mu pomocy. Dlatego pewnie teraz chce z nami wojny. Dobrze, niech sobie ma tą naszą wojnę. Ja ich wszystkich powybijam. No, dla mnie to nie jest żadna jakby taka walka. Ja pierniczę. Ty nie piernicz, tylko rób cokolwiek, bo widzę, że pierniczysz 3 po 3. Dobra. Idziemy tam, gdzie nasze miejsce. No dobra, jakby trochę z wami tutaj pogadać, bo dość długo już Wiedźmina nagrywam, a jestem jeszcze w jednym i tym samym miejscu. Ale już idziemy krok do przodu, jeżeli chodzi o misje fabularne. Bo bardzo długo robiłem poboczne, ale to jakoś poskutkowało tym, że mam teraz lepsze wyposażenie niż miałbym bez tych misji pobocznych. A, coś u Cedrika jest. Coś jest u Cedrika, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Jakiś schemat, chyba na pułapkę. Gdzie tego Cedrika znajdę właśnie. Teraz tylko to muszę wiedzieć. Jak znajdę Cedrika, będzie tam Cedryk. Zachować czujność. O, on coś ma, tylko jakiś schemat, nie wiem, pułapka. Jakaś musi być pułapka na tego Kejrana. Tylko coś to było. Sobie teraz przypomniałem, bo pisałeś mi w komentarzu. Oczywiście ten sam, który ogląda regularnie u mnie Wiedźmina. Proszę bardzo. Teraz handel. Coś tu masz pewnie. Tylko zaraz, trzeba to będzie znaleźć. Talgarska zima. Szarpacz. Coś tu masz. Język trolla.
Kurde, masz tu tyle takich pierdół, że to aż po prostu masakra. O, tutaj masz czarcia purchawa, receptura, petarda. Tylko która to jest? Czerwona mgła. Flara. Aha, gwiazda tańcząca. Tylko która to jest pułapka? Na tego słońce Zerikani. Masz sporo tych pułapek. Kąsacz, pożoga. O, jest pułapka na Keirana. Okej. Okay. Wydamy. Mamy to, mamy. O, trzeba będzie kupić rudę srebra. Dobra, kupujemy. Mamy już zakupioną. Dobra, możemy iść. Rudę srebra trzeba będzie kupić u jakiegoś kowala. Więc przejdziemy się do kowala, tylko trzeba będzie użyć medytacji. I najwyżej kupimy u niego rudę srebra. I zrobimy parę pułapek. To trzeba będzie kilka zrobić sztuk, zakładam. Więc od razu idziemy do naszego kowala, ale to może z drugiej strony. Najpierw medytacja. Jednak, bo tutaj trzeba wypocząć. Dajmy sobie południe. Okej, dobra, pięknie. I wszystko jest git. Gitaśnie. A więc, nie wiem, zobaczymy dzisiaj, może dojdziemy do Keirana, może jeszcze nie, ale to wszystko w swoim czasie. Tak w ogóle, dlaczego mało filmów? No bo jakoś teraz nie mam zbytnio ochoty wrzucać dwóch, trzech filmów dziennie. Trzech to już w ogóle nie mogę, bo nie mam czasu. A dwóch jakoś na po prostu... Bo mam też jakieś obowiązki. I nie chcę też nawalać za dużo tych filmów teraz. No może w tamtym roku było ich więcej, ale teraz staram się jakoś ograniczać. Właściwie redukować ilość filmów dziennie. Jeszcze pohandlujemy z tobą. No to jak powiedziałem, odcinki, filmy będą codziennie, ale nie w dużej, większej ilości, tylko jeden do dwóch filmów. W zależności co będę chciał nagrać. Właśnie, posprzedaję te gówna. O, Astrogarusa też sprzedamy. Mamy tu jakieś ulepszenia, to zostawiamy wszystko. To się przyda. Coś takiego bezużytecznego. O, jest, pięknie. Dobra, a to od ciebie teraz chcę. Chciałbym. Posrebrzany miecz. To wszystko tu jakieś gówna są. Nie widzę, nic takiego tutaj przydatnego nie ma. O, jest ruda srebra. A kupię wszystko, wiesz? Bo mnie na to i tak stać. Dobra. A teraz chciałbym wykonać tych parę pułapek. Teraz wykonaj dla mnie przedmiot. Pułapka na Keirana. Zaraz, tutaj... No marnie tutaj z naszymi składnikami. Coś trzeba będzie jeszcze kupić, zapewne. Dobra. To co to było? Żelazna rama. A, to trzeba jeszcze tej żelaznej ramy nakupować. A ty pewnie masz tutaj jeszcze tej żelaznej ramy. Aj, no nie masz jednak. Kurczę, trzeba będzie więcej takich skołować rzeczy. Nie wiem, są jacyś inni kupcy. Jeszcze jest Einar Gauzel. Może on będzie miał rupiecie. O, proszę jeszcze bardzo. Pozwolisz, że rzucę. A, proszę. Czekaj. Pohandlujemy. Masz rupiecie. Rupieci nie ma. Szkoda. Wielka szkoda. Nie wiem, co ci ludzie u ciebie robią. No. A, to jest ta dwójka tych pomyleńców. Dobra, no to mam ich w nosie. Szczerze mówiąc. Jakich mi tu jeszcze mamy handlarzy? Jest rzeźnik, ale on też nie będzie miał. A może tutaj jacyś kupcy? Może oni będą mieli, bo to nie... Witaj. Chcę rzucić okiem na twoje towary. Witam, witam. Fioravanti jestem. Kupiec.
Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabicia Kejra. Tak, mam to. Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Loredo wypuści handlarzy, gdy będzie mu to na rękę. Najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być, psia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Mm. Jestem poddanym króla Demavenda i powiadam ci... Że król nie żyje. Aha. Teraz, jeśli pozwolisz, przejdźmy do... Dobra, handel. Mi tu nie pitul. No też nie ma rupie ci. Kurde, normalnie zamorduje. Zamorduje. What the fuck? Co ten koleś ma? Za jakieś... Nie wiadomo co. Dobra, ty nie masz tu nic. Są jacyś inni? O szczęść Boże, kurde, spieprzaj. Czekajcie, jeszcze jest ten... Ten, jak on się nazywał? Kurczę. Jak pójdę do niego, to sobie przypomnę. Ludwik... Ludwik Merse, tak. Bywaj. Nie wiem, to było bez sensu. A, tu trzeba klucza jakiegoś skołować. A mogę sobie polutować wasz domek, bo myślę, że macie tu jakieś przydatne rzeczy. Chciałbym między innymi... Kurczę, nic nie będziecie mieli. Co ja chcę? A co dla mnie to przydatne? Czerwony meteoryt. Kurde, nic tu nie macie. Sztacheta. Gówna same. Aj, ile... Dzień dobry. Spiecz. Witam, witam, a za plecami plują na nie ludzie. Jestem, kurde. Boisz się, Wiedźmina. Współczuję. O kurde, nie macie tu tego. Spieprzaj. Jakbym ci tak walnął, to byś już przestał tak gadać. Że jesteś Wiedźminem, jesteś kurde krasnoludem. Spieprzaj do mamusi. Kurde. Dobre, dobre. Patologie mają tam w domu, bo widzę, że na Wiedźmina to się nie jarają, ale na takiego Loredo owszem, kurde. Na trolla również. A to co się dzieje? Wiedźmin? Zgadza się. Ta? To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Aha. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Aha. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Ile? Porozmawiam z handlarzem. Kurde. Kusząca misja. Dobra. Zanim pójdziemy do Kejrana, to jeszcze to sobie zrobię. A znowu ty? Ten dmuchający nosem? Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? Mhm. U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Oj, nieładnie. Mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. Oj, nieładnie. Może Loredo powinien dowiedzieć się o tym twoim kadzidełku. Błagam. Znowu wszystko zastraszony. Powiem, tylko mnie nie wydaj. Kadzidłami zajmuję się od lat. To był zwykły zapach. Skąd mogłem wiedzieć, że ludzie zaczną się nim podtruwać? Zresztą... Przecież im tego nie zabronię. Jutro wpadnę z Loredo. Zamknę sklep, tylko błagam. Nic mu nie mów. Zobaczymy. Zastanowię się, chłopaczku. Dobra, dostali baby. Widzę, że ci się udało. Dzięki w imieniu całego Flotsam. Dawaj hajs, staruchu, już. Iwon. Takie grosiwa to sobie w dupsko wsiasać. Kurde. No po prostu ja nie mogę, no. No ja po prostu... Też mnie coś nurtuje, wiele rzeczy mnie nurtuje, ale muszę się z tym, kurde, pogodzić. Dobra, może już się zajmijmy tym Kejranem. Bo przydałoby się. Przydałoby się i to naprawdę ostro. A ja do tej pory nie znalazłem żadnych tych skórek. Kurde, no bo muszę wykonać więcej sztuk pułapek dla tego Kejrana.
No bo inaczej będzie gówno. Ale dobra, trzeba się już tym zająć. A może Cedric będzie miał? Właśnie. Czemu ja żem od razu tak nie pomyślał? Jak nic nie będzie miał, to ja mam go już w nosie. Albo jeszcze popytam innych handlarzy w Bindudze. Może coś będą posiadali. No jak nie, to lipa. Dobra. Pohandlujemy. Twoje rupiecie. Gówno masz tu, a nie rupiecie. Po prostu nic, tylko się wkurzyć. Nie ma. Nie ma! Same schemaciki. To jest tylko skóra, a skóra to nie jest ten składnik, którego szukam. Kurde. To mamy problem, no niestety. Popytam jeszcze Żegotę. Bo on jeszcze jest handlarzem, chyba. Chyba jest handlarzem, ale to muszę sprawdzić. Najwyżej go będę miał już w dupie i przejdziemy od razu do Kejrana. Dobra, piesiot sobie tutaj chodzi. Myślałem, że mnie zablokuje. Żegotka. Handel. I masz jakieś rupiecie. Obawiam się, że będzie lipa. Dobra. Nic tu nie masz. Nic tu nie masz, co by mogło mnie tu zainteresować. To spieprzaj, dziadu. Już więcej pułapek nie wykonam pewnie. Bo musiałbym się naprawdę naszukać tych składników. Bo tak to wszystko mam, ale czegoś mi brakuje, niemniej jednak. Okej, ruszamy już na tego Kejrana. Trzeba się tym gównem zająć, bo nam bardzo przeszkadza we Flotsam. Powinniśmy już nim się dawno zająć, dawien. O proszę, bandyta. Pomyliłeś bronię, wiesz? Dobra. Mamy naszych bandziorków. No come on, zapraszam. Jak go wydupiło! Jee! Dobity! Teraz będziesz kozaczył? Oż ty. O kurde, ten to pocisnął. Jeb, wyrzucony. A inaczej skikowany. Dobra. O, coś tu może będzie? Łachmany, nic tu nie ma. Kurde, co wy macie w tych sakwach? Kurczę. Gówienka, nic więcej. Kurde. Wal się. Patrz, teraz możemy dobijać, jak tylko kolega się złoży. A, albo i nie. Nie wiem, robiłem to jakoś przypadkowo. Więc to nie jest jakiś od razu wyjątek. Ciągle te drabinki. Dobra. Tu kloce drewna będą. Ty już nie machaj tym mieczem, tylko go schowaj. Tu jeszcze drewna trochę. A to nogi mi niepotrzebne, bo... No właśnie. Okej, skrzynaczka. 50 orenów. Hajs zawsze musi być. A to tutaj idziemy. Właśnie mi się drogi popieprzyły. To kompletnie. Ale to nie szkodzi. Jak się zapomniało o Wiedźminie... O, Triss Merigold. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kejran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. No to ruszamy, Lasia. Okej, okay, ja sobie przygotuję już wiedźmiński miecz, jakbym miał już naprawdę się szykować na masakrę w postaci Kejrana, no to lepiej się już przygotować teraz, niż czekać, aż nas po prostu to gówno... Ja pierwszy zaskakuję. Sorry, mogłem poczekać, ale byłem niecierpliwy. Idź pierwsza, przynajmniej będzie, wiesz, uczciwiej. Dobra, widzę, że tak się nie będziemy bawić. O, pierwsza sobie zeszłaś. Co do Fify, będę musiał się zgadać, wiadomo z kim, bo teraz tylko z nim nagrywam Fifę. I sobie nagramy, bo tam mówiłem chyba z nim, że w kolejnym meczyku będzie Borussia Dortmund kontra Real Madrid. I tak też będzie.
Co do innych gier, takich jak MTA, to będę teraz wrzucał tak niezapowiedzianie i może być nawet w tygodniu albo w weekend, w zależności od moich chęci, czy coś się w ogóle będzie działo na tych serwerach. A tak naprawdę to wszystko po prostu będę nagrywał, co się tylko będzie dało i o jakim dniu oczywiście zaplanuję dany film z gry. Dobra, rozmawiamy. Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wow. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha, byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejku. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Dobra, idziemy. Już bez przesady. Pogadaliśmy. Coś czuję, że wyzwaniem naszym będzie Keiran. Oj, bardzo to czuję. Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. No właśnie. Zaraz te mocne wrażenia znajdziemy. Spokojnie. O, coś chyba było. A to jakaś roślinka. Weźmiemy sobie jaskółcze ziółko. Dobra. Wyjmij miecz. Ten miecz. O, dobra. Wyszły utopce. Czyli proszą się o walkę. Tak też będzie. Pudło. Jest do dobicia. No kurde. Kurde, kilka utopców naraz się. Aj. O kurde. Kurde, ogarnij się. Jep, czekaj, trzeba też Tris pomóc. Pięknie. Starzy znajomi. Łezka się wokół kręci, co? Pewnie. Śladów Keirana i wynośmy się stąd. Nie chcę gadać, kurde. Ale mi się dupi wszystko. O, są. Czekajcie, pozbieram sobie te esencje. Na przyszłość się mogą przydać. Ale nie będę też wszystkiego naraz zbierał. To wiadomo, że to też tak czasami nie wypada. O, mamy jeszcze ten nasz statek. Bo też mi o tym pisałeś w komentarzach, tam pod poprzednimi odcinkami, że coś tutaj się może znajdować, tylko trzeba dobrze to... O, jest klucz kapitana statku Petra Sil. Pięknie. Pięknie, rzeka tajemnic. Dobra. To teraz idziemy sprawdzić tą próbkę jadu Keirana. I obyśmy go nie obudzili za szybko. Dobra, jest. To chyba tutaj. Jak zbierz śluz. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. Okej. Okay. No rób swoje. Okej. Okay. On jest chory, Geralt. Aha. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat. Kilkanaście. Dużo. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cienia kostu powinien zneutralizować toksynę. Aha. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Keirana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Do zobaczenia. Dobra. No nie, znowu się tepa. No, ja też chcę się tepnąć. No, kurde, co za dzida. Okej, okay, to wiecie co? Skończymy już odcinek, żeby było nie za długo. W następnym odcinku postaram się już zebrać ten cieniokost i po prostu zaczniemy walczyć z tą jadowitą posturą, która będzie miała na pewno kilkadziesiąt metrów. W sumie przypominam Keirana na kilometr. I też go wyczuwam, bo gdzieś jest głębi pod rzeczą Flotsam.
gdzieś tutaj mniej więcej pewnie się będzie kryć. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Wiedźmina dwójki. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę sobie. Okej. Dziękuję ci za kolejne wskazówki i myślę, że będziesz na bieżąco, bo twoje wskazówki właśnie poprawiają jakość gry, jak i po prostu samo granie w tego Wiedźmina. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!